No i stało się, właśnie przekroczyliśmy granicę, wjechaliśmy do Niemiec. Jesteśmy już powoli w drodze do domu, jeszcze zajeżdżamy w dwa miejsca ciekawe, które zobaczycie w vlogach. Ale ze Szwajcarią to byłby już koniec przygody. Stoimy właśnie od godziny w 25-kilometrowym korku. Mamy straszne opóźnienie, bo mieliśmy być domyślnie na około 14, a nawigacja pokazuje już 16. I nie mamy bladego pojęcia, kiedy ruszymy, a stoimy cały czas. O Boże, to jest masakra. To, co się tu dzieje, ja sobie idę teraz bokiem autostrady, a to wszystko wokoło mnie, co jest, to wszystko stoi. A zobaczcie, dokąd to aż jest, jakie to jest długie. Kompletna porażka z tym, ale chociaż widok ładny. Korek trwa już prawie 2 godziny, a my jesteśmy 20 metrów dalej. A, to jest gorące. Czuję się trochę jak The Walking Dead albo czymś takim z apokalipsą zombie, bo to wygląda, jakby się wszystkim skończyło paliwo. Wszyscy wysiadają z samochodów i idą autostradą do przodu po jakieś zakupy czy coś, bo tam jest stacja benzynowa dalej. I to wygląda właśnie jak podczas apokalipsy czy czegoś takiego. Jeszcze tylko nadchodzącej za mnie hordy zombie brakuje. W sumie to nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tyle stoimy, ale patrząc na to, jak długo już stoimy i co się tutaj dzieje, to obstawiałbym jakiś wypadek albo coś takiego. Masakra. Jeszcze wyszło słońce i zaczęło się gorąco robić. O Jezu, mam nadzieję, że ruszymy niedługo, bo tak to wykituje tutaj. Trzeba się cieszyć tylko, że cokolwiek tam się stało i ta karetka jeździła jak policja i tak dalej. Cokolwiek tam się stało, ile to wypadek, to trzeba się cieszyć, że to nie dotyczy nas. Kurczę, to musiało być coś poważnego. Coś się dzieje dobrego, chyba ruszyliśmy. Znaczy na pewno ruszyliśmy, ale nie wiem jeszcze na ile. Przejechaliśmy kawałek i znowu stoimy. Przez ostatnie 2 godziny przejechaliśmy około kilometra. Zobaczcie, co się właśnie stało. Te wszystkie samochody za mną, które jadą w tym kierunku, czyli teoretycznie jakby pod prąd, są zawrócone z zupełnie przodu korka. Trasa jest zamknięta i nie pojedziemy już tędy nigdzie. Muszą zostały zawrócone i my też pewnie będziemy. Po już prawie 3 godzinach znowu poruszamy się. Co prawda z prędkością... z brakiem prędkości, ale się poruszamy. Dobra, zjechaliśmy już z autostrady jakoś i jedziemy w miarę normalną prędkością, już jakąś boczną drogą i nawigacja znalazła tą drogę, więc myślę, że w końcu jakoś dotrzemy. Tylko jeszcze nie wiemy, czy wrócimy na autostradę jakoś dalej, czy będziemy jechali gdzieś bocznymi drogami, ale jakoś dojedziemy w końcu. Radość nie trwała bardzo długo, bo kolejny korek tu jest. Ale mam nadzieję, że wracamy na autostradę. Chwilę po naszym odjeździe otworzyli autostradę, a my teraz jedziemy... No w sumie to toczymy się bardziej w jakiejś bocznej drodze, żeby z powrotem na nią wjechać. I udało się, wjechaliśmy na autostradę. Już płynnie jedziemy do naszego celu bez, mam nadzieję, już najmniejszej przeszkód dalej. Zatrzymaliśmy się tutaj na stacji. Pierwszy przystanek w ciągu dzisiejszej drogi po już prawie 8 godzinach drogi, ale przejechanych 100 coś kilometrach. Ogólnie masakra.
Jest już po 18, a zostało nam jeszcze 140 km, więc ja dokończam moje jedzonko i ruszamy w trasę. Dobra cebulka. I dotarliśmy na miejsce, jesteśmy już w Norymbergi. Jesteśmy już pod hotelem. Ten budynek tutaj koło mnie i nade mną to jest już nasz hotel. Musimy tylko wejść do środka i zapytać się, gdzie zaparkować samochód, bo jeszcze nie do końca to wiemy. Ale jak to ogarniemy, to już będziemy jak w domu. We have the car in the entrance in parking. Where we should park it? Our parking places are completely full. We have only four. But you can park when you go on the other side, okay. Straight on to the motel one on the right side, there's a public parking. Okay. 5 euros, 24 hours. Na razie nie wiemy, co zrobimy, bo nasz parking hotelowy jest pełny. Parking, przy którym właśnie jestem, parking publiczny, jest też pełny, więc idziemy do jakiegoś innego hotelu spytać się, czy tam możemy zaparkować albo znaleźć jakikolwiek inny parking. Excuse me. Can we park our car in this hotel's parking? But we are not from... Okay. Kurczę, sporo problemów dzisiaj. Byłem się właśnie zapytać, pani powiedziała, że jest jeszcze jeden parking, na którym możemy zaparkować. Przy placu Williego Branta, czy jakoś tak. Musimy jechać tam i tam na końcu skręcić w prawo i tam, gdzie jest parking. Mam nadzieję, że to się uda, bo jest już po 20, a my chcieliśmy jeszcze koniecznie wyjść do miasta, żeby sobie pochodzić i pozwiedzać Norymbergę. Udało się, w końcu znaleźliśmy jakieś parking, wolne miejsca i teraz idziemy prosto do miasta, żeby już nie marnować czasu na przenoszenie się do hotelu i tak dalej. Szukam sobie teraz po mieście kiełbasek. Znaczy, powiedziałem to jakbym prawie Pokemonów szukał. Ale szukam historycznego miejsca z tradycyjnie przygotowywanymi kiełbaskami, które po prostu trzeba zjeść będąc w Norymbergi. Piękne to jest, nie? To jest też nie. No i dotarłem, jestem już na miejscu w środku w restauracji Zungurdenstern. Mam też swoje kiełbaski tutaj. I chwila prawdy. O, że spyszne. Świetne są, nie? Uwaga, recenzja kiełbasek. Co? Recenzja kiełbasek. Nie mam słów. Przepyszne. Bardzo warto było przyjść. Bardzo fajne miejsce. Dwie rzeczy, które zauważyłem chodząc tutaj po uliczkach Norymbergi, to pierwsza, że jest tu strasznie ciemno, w całym mieście jest jakoś tak, nie wiem, ciemno. A druga rzecz, to po tym, co się stało ostatnio w Monachium w Niemczech, jest wszędzie strasznie dużo policji. Są dokładnie na każdym rogu, dosłownie na każdej ulicy,
jest policja, jakiś samochód policyjny, jest ich mnóstwo dosłownie. Dotarłem już do hotelu, wróciłem z miasta. Jutro jeszcze przed południem wrócę do starego miasta w Norymbergii, a na razie idę się myć i siadam już do montowania. Rozstawiłem się tutaj już w hotelu z całym sprzętem, żebym mógł montować dalej vlogi. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć resztę moich vlogów, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!